Jestem zboczeńcem. Od 2 miesięcy. Od 2 miesięcy. Ale z przerwami to też przerywam. Gorąco polecam. Nie mogę polecać, a także chyba raczej woda. Przed bolkiem leci to woda. Ile pewnie ci idzie? Jeszcze? No, jakoś możemy się przeorganizować, nawet drugich rzędów nie będzie. Sprawdzę, ile ich tradycyjnie nie wymyślam się jak zwykle. Wiesz co, będę śledź się go następnym razem. No dobra. Nagrywa. To się nagrywa. A, nie wiem. To jako przedskoczek będzie, bo aktor sceny. Ja jestem taka, że jak Kamil mówiła, to taki fajny pateczek byś korzystał. Pomóżcie mi, zielona moja. To ja cię wytnę. Przymglimy cię. Wyraźnie czuję, jak rośnie mi słupek popularności mojej. No dobra. O, słupki. O, nie mądra wędro. Dobra. A teraz jeszcze pozostaje. Czyli co, no ja gram pauzą dzisiaj. Zagram pauzą. Dyna? O, dyna, właśnie. Kurczę. A ja będę dziubać tam dziób. Powoli jak w meczecie. Nabieramy nowych rytuałów. Tak. Zdejmowanie obrączek, zdejmowanie butów. Mamy nowe czarki. Tak jest. Zdejmowanie butów, tak, to są może tak, i do końca. Ja. Wiesz, ten tak, tak. To będzie ostatni rytuał, który będziemy pamiętać. A potem już tylko wiesz, ufolodzy, trauma, wiesz, i proktologia. Będziemy prowadzić z proktologią na tym. Tylko pytanie, do kogo będziemy się zwracać na ty i do czego mówić. No dobrze, to już nieistotne. Ostatnio wymyśliłem, że jak jest prokuratura, nie? To przerobiliśmy to, że jest to prokuratortura albo prokuratrupa. No wiesz, to prokuratura, jak rozebrać te naczynki pierwsze, to jest wspieranie byczego drobiem. Która? No, to jest trochę za miłe, ale... A potem rosną takie GMO, wiesz, brojleją. Prawda? I są niezłe jaje. Takie mleczne w kolorze. Co grzęda, to... Prawda? Więc witamy wszystkich na kolejnej tresurze Matrixa. Jak zwykle jest już włączony, bo on chyba... Nie świeci? Bo on jest taki nieświecący. Słuchajcie, w pierwszych słowach naszego listu chcieliśmy się podzielić z wami wrażeniami z konwentu, bo było super. Byliśmy tam 2 dni, wystąpiliśmy z Stress Room Matrixa i z Human Design. Byliśmy w Paszczy Lwa w ogóle, tam w środku. No, tak się inaczej mówi na tej dzielnicy Gdańska, Paszczy Lwie. Lwie Paszczy. Tak. Bardzo miło i sympatycznie nas tam przyjęli ludzie. Oczywiście no, byliśmy tam znani dla niektórych, nawet lubiani, tak nam powiedzieli. Znaczy intencja była troszeczkę inna, żeby wzbudzać kontrowersję. Tu się okazuje, że... Cholera nie wychodzi. Znaczy nie, no kontrowersje wzbudzamy, tylko z tego co widzimy, i to o tym będzie też częściowo dzisiaj, tak, że przy pewnego rodzaju skutecznej praktyce, skuteczności, której się wtedy nie myśli jako o efekcie, bo jest efekt uboczny, jest skuteczność, pojawia się coś takiego, że osoby, które latują w to jest kontrowersja, jakoś dziwnie nie ciągną do tego, żeby przyjść i skonfrontować się z tym, co dla nich jest kontrowersyjne, tylko stwierdzają, że to jest kontrowersyjne. I koniec. Unoszą nogę w geście pożegnania i odchodzą, znacząc teren. I to jest dla nas zaszczyt. Żeby było jasne. To jest dla nas zaszczyt. Znaczy mamy szacunek do tego, co stworzyliśmy. Co stworzyliśmy. Między innymi właśnie dlatego. Inne osoby, które przychodzą, mają pytania i własne zdanie, co jest dla nas najistotniejsze w tym wszystkim. Co nie przeszkadza im się z tego cieszyć, no, nawet, że to jest coś potrzebnego, więc również jest to dla nas zaszczyt.
Przed spotkaniami mieliśmy krótki spacer po Gdańsku. Nagraliśmy kilka materiałów reklamowych. Tak, pomyliliśmy nawet ulicy. Byliśmy na ulicy Sezamkowej, a nagraliśmy o ulicy Świętojańskiej, a w ogóle byliśmy na Mariackiej. I w ogóle historia bardzo ciekawa. Natomiast przekaz nagrany na tej ulicy jest jak najbardziej prawdziwy. I trzymamy się tej wersji, że tak miało być po prostu. Zapraszamy do obejrzenia materiałów, jeżeli ktoś jeszcze nie obejrzał. Będą periodycznie rzucane. Trzeci z nich będzie materiał silnie żywiołowy, z dużym intensywnymi reakcjami przyrodniczymi. Materiał z plaży się nie nagrał. Nagrał się, pływasz na plaży, jesteś. Ja mówię o naszym mikrofonie. Aha, na rozmowie, tak. Nie mówię o... Ale widocznie tak miało być, tak jest. No. Tak, bo Oleg jak foka pływał, było bardzo zimno, a on tam w tej wodzie czuł się zupełnie bardzo swobodnie, tak. A udostępnij tam. Myślę, co mamy dostępnić? Podłoży ładną muzykę i dostępnij. Dobrze. Świetność. No, ale... W każdym razie... Tak. To była nasza reakcja. Słuchajcie, po każdym wystąpieniu mieliśmy brawa i my to skomasujemy do jednego filmu, zapętlimy i będzie dwugodzinny aplauz dla Tresury Masyksa nagrany. Jak będzie ktoś chciał obejrzeć, to zapraszam. Jak cytując inteligentną cytat z ostatniego, kto zabroni biednemu być bogatym, czy cieszyć się z bogactwa, to akurat my się czujemy już na tyle bogaci, że możemy sobie zapętlać nasze własne aplauzy, które zresztą... No, wymyśliliśmy, panie, patrząc na to. No właśnie. Tymczasem. Bo no, okazuje się, że biorąc pod uwagę to, co my tutaj przekazujemy, czyli Tresury Matrixa, to ja sobie stworzyłem tą całą historię, tak samo jak i Olek sobie stworzył tą całą historię. Bardzo ładne. I wygląda na to, że no, to zaczęło działać i funkcjonować tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, jakbyśmy tego chcieli. I w kontekście pierwszego słowa tabelki, a pierwszym słowem tabelki jest miłość. Dzisiaj bez znieczulenia. Dzisiaj bez znieczulenia, od razu wchodzimy w sedno sprawy. Mianowicie, jeżeli to rzeczywiście jest tak, że to my kreujemy nasz świat i że kluczem do tego, żebyśmy byli szczęśliwi, jest miłość, no to czym byłby taki ten cały przekaz, gdybyśmy my nie ofiarowali również tej miłości dla stworzonego przekazu, to co sobie zmaterializowaliśmy, tak? Czyli możemy na różne sposoby odczytywać takie sytuacje, w których na przykład ludzie, których napotykamy, nas denerwują. Albo sytuacje, które zdarzyły się w naszym życiu, nas męczą. Jedna z pierwszych w ogóle sytuacji, które zaraz przy świeżej tresurze przeżyłem, to nawet chyba pamiętam, jak opisywałem zaraz po przyjściu. Wychodząc, to było jedno z unikalnych momentów, jedno z najpiękniejszych przeżyć na samym początku całej zabawy. Kiedy tak jeszcze na świeże mięso się wbijałem z tą praktyką i życie dało mi takie fajne zwroty. Na przykład trzy razy mnie ktoś w tramwaju sprawdził bilety. No. W tym samym dniu, jakiś, wychodząc z tramwaju, jakiś facet zsiadając z roweru mało mnie wtrącił mnie pod tramwaj. Ja potem idąc cały czas zastanawiałem się, tak, myśląc, cały czas ja jestem w tym wszystkim, mówię, tak, ale ja jestem środkiem tego, ja to wypromieniowuję. Potem ktoś mnie oblał. Idąc dokładnie tą samą drogą, 30 razy mało ktoś mnie nie przejechał. Na samym końcu jakieś dziewczynie spadły na pasy apaszka, ją podniosłem i ona się uśmiechnęła. I sytuacja się natychmiast zmieniła. I ja w takim, z takiego kotła cały czas próbowałem utrzymywać taką jedną postawę. Ale to jest mój film. Ale to jest mój film. Ale to jest mój... Ale to jest mój... Ale to jest... Słuchajcie, cała zabawa polega na tym, żeby stać na nogach, tak? Żeby się nie przewrócić od tych ciosów. Bo to jest tak, jak w takiej historii sytuacji, kiedy jest ślepiec, który prawie nic nie widzi, no ale no, żyje w XXI wieku, w którym są takie rzeczy jak soczewki kontaktowe, tak? No i wnuczki zaciągnęły go do okulisty, okulista go zbadał, sprawdził, jakie ma mieć soczewki. No i cóż, on w momencie, kiedy pierwszy raz zaczęły te soczewki mu były zaaplikowane, no to on zobaczył, jak świat wygląda, tak? Zobaczył kolory, zobaczył swoje wnuki, zaczął widzieć świat. Ale co się okazuje, że te soczewki zaczęły go uwierać. One były niewygodne. Dlaczego? Bo był przyzwyczajony do tego, że jest ślepy i że nic nie ma na oczach. Hmm. Czyli słuchajcie, jest coś takiego jak tak zwana bezwładność świadomości. Przyzwyczajenie. W momencie, kiedy my
żyliśmy do tej pory w jakiejś tam stagnacji energetycznej i w rytuałach, które sobie narzuciliśmy i stworzyliśmy, i nagle zaczynamy doświadczać siebie i zauważać to nasze serce i to, kim naprawdę jesteśmy, to w pierwszej chwili nam to niesamowicie pręży. Ponieważ jest to niepoukładane z naszym ego, z naszą świadomością, z naszą energią. Pomimo tego, że my wiemy, że mając to do dyspozycji, lepiej widzimy. Ale iluż ludzi odrzuciło soczewki kontaktowe tylko dlatego, że im było niewygodnie, ponieważ nie byli w stanie się przełamać i pochodzić w tych soczewkach tydzień czy dwa, po to, żeby zobaczyć świat takim, jakim jest naprawdę. No właśnie. Tak samo jest z miłością. Czekaliśmy na ciebie, siadaj. Słuchajcie, tak samo jest z miłością. Miłość w pierwszej chwili uwiera. Miłość w pierwszej chwili boli nawet wręcz. Jest nieprzyjemna. Potrafi stworzyć sytuacje, które dla nas są postrzegane jako bardzo niekomfortowe. No ale właśnie to jest ciekawa sprawa, ponieważ już spotykaliśmy się z bardzo przyjemnymi dla nas zarzutami, że uczymy egoizmu. I czy teraz nam się coś zmieniło? I nie uczymy nie egoizmu. Tak. Nie, nic tam się nie zmieniło. Cały czas mówimy o miłości własnej. Natomiast uściślamy pewną kwestię. To, do czego zmierzamy w tej metodzie, co nam, czego się ciągle uczymy tak naprawdę i wszystkie te doświadczenia, a ostatni konwent to był po prostu wręcz zip, jeśli nie rar, materiału odświeżającego. Hiperkompresja wszystkiego naraz. Jest świadomość tego, że małpa, która tutaj stara się wszystkim sterować, czyli ten umysł, ona tak też się przyzwyczaja. I ona najpierw otrzymuje szokową dawkę światła, do którego nie przywykła. I mówi sobie, ucieka z wrzaskiem, prawda? Mruży oczy i ona nie chce tam być, bo jest za jasno. I w pierwszej kolejności stawia nam roszczenie, mówi, zmień to. Nie wiem, jak to zrobisz, ale wróć do tego, co było, bo ja nie wytrzymam. I tłumacząc w ten sposób, skończysz wariatkowie. Słuchajcie, no egoizm to jest namawianie ludzi do tego, żeby stawiali się na skraju szaleństwa. Chyba tak. Chodzi o to, że w pewnym punkcie, jest nawet takie fajne powiedzonko, że generalnie rytuały są dla ludzi, którzy boją się piekła. A ścieżka samopoznania jest najczęściej dla tych, którzy już tam byli. Ponieważ w większości przypadków mało kiedy dojrzewamy do chęci zmiany sytuacji, w której jesteśmy, jeżeli nie stoimy pod ścianą. Że jeszcze trochę wytrzymamy. Jeszcze troszkę damy radę. Jeszcze ciut tego lęku porannego, żegania ze stresu przed pracą. Zastanawiania się, czy na pewno zasługuję na szczęście, skoro nie zagramy prosto. Albo skoro nie jestem doskonały, to ktoś może przyjść i powiedzieć, źle wszystko robisz, ja ci powiem, jak masz robić, a i tak nie mam do cierpliwości, jakoś to samo rozkminę. A jak tego nie zrobisz do jutra, to się nawet na oczy nie pokazuje. Czy wystarczająco mocno będę siebie kochał? Tak. Albo czy wystarczająco mocno będę kochał świat, który stworzyłem, albo ludzi, których napotkam? I na przykład biorąc się za ścieżkę duchową, na jakiego stopnia będę skuteczny, bo może się okazać, że ja nieskutecznie kreuję swoją rzeczywistość. No nie wiem, nie potrafię kontrolować pogody. Siedzę sobie na przykład... Nie potrafię lewitować. Dajmy na to. Siedzę sobie na przykład na łące, a to chmury chodzą jak chcą. Jak to możliwe? Jak to możliwe. A ja już wszystkim powiedziałem, że ja promieniuję wolą. Że jestem cudotwórcą i że jestem w stanie panować nad energią, nad światem i nad materią. Że wszyscy dookoła mnie nie słuchają. Ja zrobię tak i to się dzieje. Ja byłem na takim etapie, no więc mówię, wiem co mówię. Że pojawia się moment, w którym nagle, nawet jeżeli nie ja o sobie sam, to moja ścieżka jest skuteczna. Moi mistrzowie materializowali złoto z siana. No to ja już medytuję 50 lat i jeszcze ani jednego dźba nie zamieniłem. No i gdzie tu jest skuteczność, tak? Ja sobie z tym wszystkim siedzę. To jest moment frustracji, ponieważ kalkulator praktykuje za nas, a my nic nie zmieniamy. Sednem w ogóle jakiejkolwiek roboty ze sobą jest powrót do siebie samego, czyli kopnięcie w tyłek, czule, wszystkich schematów, które powodują, że się od siebie oddalamy. Natomiast po drodze może nastąpić moment ulgi. Dostaniemy pierwszy zastrzyk na przykład i w pierwszej metodzie na przykład może się w pewnej chwili okazać, że
No cóż, przyszliśmy, złapaliśmy jedno mydełko, bo się odważyliśmy. Już było po prostu nie do zniesienia. Już nie dawałem rady. Codziennie walili mi komornicy do drzwi, ja już nie daję rady. Trzeba Andrzej, daj, weź mi, zróbmy coś z tym. Ja mówię, no dobra, stary, no zaakceptuj fakt, że jutro też przyjdzie. Akceptuj, ja tego dopilnuję. Tak, ja tego dopilnuję. Że jutro przy drzwiach będziesz miał kolejnego komornika. Tak było. Dobra, akceptuję. Ale szczerze, Olek, zaakceptuj, że jutro będzie też komornik przy drzwiach. Codziennie, każdego dnia. Akceptuję, że codziennie będzie komornik przy drzwiach. No cóż, komorników jakby mniej. Trochę lżej, trochę fajniej. No to ja już generalnie mogę wszystko, nie? Cuda się zadziało, tak? Cuda się no zadziało. I fajnie. Jest fajnie. Co robię? W pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności co robię? Trąbię na lewo i prawo. O własnym sukcesie. Mam prawo? Mam prawo. Z tą drobną różnicą, że dalszy krok, który polega na tym, że kolejny lęk, który przychodzi zaraz potem, a dajmy na to, lęk przed konfrontacją, przed tym wszystkim, co ja uważam za swoje błędy, przed przyjęciem ciosu polegającego na to, że ktoś mi wygarnie w gębę wszystko, czego ja o sobie nie chcę słyszeć. To może jutro. Poczekajmy, zrobiłem ten jeden krok, to działa, mam ptaszka w garści, wiem, że to działa, ale teraz spoko. Mam jeszcze chwilę czasu, lecz, teraz tego nie zrobię. Lepszy wróbel w ręku niż trzech na ręku, jak mówię przy sobie Kazimierza Górskiego. Natomiast no, niestety... Więc słuchajcie, i teraz drugie słowo tabelki, czyli odwaga. W momencie, kiedy nam udało się dotknąć naszego serca, kiedy my poznaliśmy, że to jest rzeczywiście, że to może zafunkcjonować, zadziałać, to odwagą w tym wszystkim jest zachować konsekwencje w działaniu. Dlatego my o tym mówimy tak bardzo mocno, ponieważ w większości przypadków brakuje konsekwencji. Jeżeli ktoś się zdecydował na coś, żeby coś zrobić, to niech w środku drogi nie zmienia załogi, tak? Czy kierunku podróżowania, bo to na pewno wtedy nie wypali, na 100%. Znaczy ja więc co mówię, no jest to jeden z lepszych przykładów braku konsekwencji w niektórych przypadkach. Jedyny przykład, jaki mogę odpowiedzieć, ale to jest mój własny. Bo w tym momencie działa tak zwany efekt jojo. W momencie, kiedy myśmy liznęli miłości, wypaliliśmy jeden lęk i to się tak dzieje, że te lęki zazwyczaj wyparowują w taki sposób, że w ogóle nawet nie pamiętamy, że taki lęk był. Czyli dla nas on w ogóle nie istnieje od tego momentu. I potem się okazuje, że jest moment zachwiania, czyli braku konsekwencji i w tym momencie mamy niepewność. Niepewność się rodzi w nas, niepewność jest wylewana na zewnątrz wokół tego, co tworzymy i to, co tworzymy, również dostarcza nam niepewności, tworzy się znowuż spirala zejścia w dół z wibracjami. Ona jest dużo szybsza niż ta, którą budowaliśmy przez 20 lat wcześniej. Bo mamy więcej mocy. Mamy więcej wiary. I robimy to o wiele świadomie. Czy my teraz próbujemy straszyć piekłem? No niespecjalnie, bo ta sytuacja jest również do załatwienia. My tylko mówimy o tym, z czym mogą się borykać ludzie, którzy podjęli taką ścieżkę. Najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że może nastąpić punkt, w którym kalkulator zaakceptuje fakt, że się nawrócił. Tak jak my, nie chodzi o to, żebyśmy kogokolwiek nawracali i to nie jest w ogóle proces, którego my wymagamy, bo nie chodzi o nawrócenie, tylko chodzi o zaprzestanie nawracania się na cokolwiek, tylko wreszcie na normalnym świecie pracę z tym, co jest. Ale ciekawe, no ja przerwę Ci w tej chwili, bo ciekawa konkluzja mi się nasunęła. No. Mianowicie, jeżeli ktoś ma problem z tym, że to nie działa, to jedyną drogą do tego, żeby utrzymać konsekwencje, jest akceptacja tego, że to się nigdy nie uda. To się nigdy nie uda. A to jest najtrudniejsze dla kalkulatora w stanie, w którym on już jest oświecony. Kalkulator mówi sobie nagle tak. Dotychczas to byłem normalnie zarąbistym facetem. Chociaż mi się niewiele rzeczy udawało, ale to wszystko wina rządu i najczęściej zaborczych rodziców oraz innych kwestii oraz tych wszystkich debili, których spotykałem. Ale teraz to jeszcze będę oświecony. Bo dostałem już źródło, dostałem metodę, dostałem dostęp do energii i miłości, tak? To ja już teraz wszystko mogę. Bo ja się w niej kocham. Tymczasem najczęściej nie ma to nic wspólnego z rzeczywistym stanem, w którym jesteśmy. Tylko to jest najzwyczajniej w świecie takie trochę zagranie ze strony małpy pod tytułem: dobra, koleś, ja wierzę w to, co mówisz, tylko daj mi już spokój. No, dokładnie. A z drugiej strony jest: koledzy, tam do tych neuronów, oficjalna informacja jest taka, że się kochamy. Oficjalnie. No, tak naprawdę robimy. Ale jakby co,
to spieprzać, jak tylko zobaczyć tych czy tamtych, a zgliniarze że nie zaczynaj, a w ogóle to uwaga, a z tymi trzymaj, a tamtych unikaj. I słuchajcie, i w tym momencie rodzi się ignorancja do tego, co stworzyliśmy. Zaczynamy się denerwować tym, co nas otacza. Tracimy zaufanie do tego, co stworzyliśmy. Zaczyna się parcie. Zaczyna się parcie i świat nam w taki sposób właśnie odpowiada. Ludzie z naszego otoczenia są bardziej nerwowi, dziwnie na nas patrzą, albo my dostarczamy im informacji, które ich denerwują, przez co oni tworzą w swojej energii, w swoim świecie emocje takie, które mają wpływ na nasz świat. To się wszystko razem zazębia. Był piękny rysunek lwicy, która tak ryczy na takiego lwa, który się tak uchyla. Ona mówi, że taka byłem oświecona, musiałaś mnie koniecznie wnerwić. Ale w sumie jest... natomiast jest... parcie jest słowem, ja się lubię bawić słowami, które można fajnie kombinować z innymi. Na przykład zaparcie. Wyparcie. Podparcie. Czyli brak wsparcia w sobie. No, jeżeli mówimy już gastryczno-proktologicznie, to nazwa pod tytułem ślepa kisza, którą użyliśmy w nazwie, jest niczym innym jak skrętem kiszy, który uzyskujemy w wyniku oddawania procesu swobodnej wymiany energii z przestrzenią, polegającej na zaufaniu, że jeżeli mam być dzisiaj idiotą, to będę, w wyniku czego spotykam ludzi, którzy korzystają z mojej mądrości. Natomiast kalkulator nie jest w stanie takiego punktu zauważyć. W pierwszej kolejności już on zaakceptował fakt, tak, ja wiem, że ja jestem, tak, zaakceptowałem ten lęk, więc ja już jestem mądry, to teraz bardzo proszę słuchać, dlaczego ty mnie nie słuchasz, czy nikt mnie, dlaczego dziewasz? I rodzą się roszczenia. Tak, natychmiast pojawia się tak zwane... I tym samym ignorancja. Czym jest, właśnie to ciekawe, czy my teraz mówimy, że nie należy chcieć? Nie. Nie, absolutnie nie, właśnie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby przestać chcieć, chodzi o to, żeby... nie uprawiać chciejstwa. Czyli zachować konsekwencje pewnych decyzji czy drogi, jaką obraliśmy. Bo konsekwencja jest jakby jedyną drogą, którą można utrzymać ścieżkę rozwoju. W momencie, kiedy my zaczniemy używać chciejstwa i braku konsekwencji, ta ścieżka zaczyna wibrować. Ona zaczyna być niestabilna. W momencie, kiedy my podjęliśmy decyzję, dobrze, idę tą drogą, dotknąłem serca, wiem, że je mam, chcę podążać w tamtym kierunku, ale w międzyczasie zmieniam temat i mówię, dobrze, to ja już wiem, jak to się robi, ale teraz na chwilę jeszcze użyję sobie umysłu, żeby zrobić sobie przyjemność i iść na plażę. Tak? Na przykład. I w tym momencie jest zachwiana ścieżka tego rozwoju osobistego, ścieżka dotarcia do tego miejsca, do którego chcemy dotrzeć. Bo my w głębi duszy, w głębi serca wiemy, gdzie jest cel tej naszej drogi. A umysł działa całkiem inaczej. Zaraz coś wymyślimy. Tam jest jeszcze jedno krzesło. O, jest przy czym nie ma nic złego w tym, żeby iść na plażę. Bo znaczy, to okej, okay. Jeżeli naszą intencją przy wychodzeniu z domu, czyli przy odnalezieniu serca było dojście na plażę, to jak najbardziej idźmy na plażę z zachowaniem konsekwencji. Ale jeżeli naszą intencją było to, żeby obrać kierunek zupełnie inny i nagle w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że tamto może poczekać, pójdźmy najpierw na plażę, to wtedy już jest zupełnie inna historia. Przy czym właśnie też nie chodzi o to, żeby sobie stwarzać nową sztuczność. Bo też nie jest to, co teraz próbujemy przekazać. Nie chodzi o to, że my teraz sobie kreujemy, słuchajcie, dobrze, to jest dużo było gadania o tym, że jest fajnie, że jest luźno, że się kochamy, a teraz potrzymamy się w ryzach i konia batem po tyłku i wio. Nic z tej rzeczy. Konsekwencja, o której Andrzej powiedział, nie ma nic wspólnego z biczowaniem siebie i nastawianiem się z powrotem na jakieś sztuczne tory. To polega na tym, że właśnie odwracamy proces i nie wracamy do punktu, którym zaspokajamy się erzacami. Którym proces zaufania do siebie zostaje zahamowany poprzez zaprzestanie na wyuczonych dogmatach. Bo nawet to, co my tutaj wygadujemy,
jest weryfikowany 24 godziny na dobę. Tak naprawdę wszystko, za każdym razem, co konsekwencja, której tutaj było powiedziane, jest przyjęciem z dobrodziejstwem zbóż, inwentarza i oprzyrządowania rolniczego, tego wszystkiego, co idzie jako fala następująca po fakcie, że rozluźniamy się w stanie absolutnym, całkowitego zaufania do tego, kim jesteś. To jest jedyna konsekwencja, jakiego potrzebujemy. Nikt nie wyznacza nam teraz wąskiej ścieżki dla sprawiedliwych, a obok jest morze dla grzeszników i szeroka brama, którą oni wchodzą. Wręcz do cholery przeciwnie. Konsekwencją jest, że im więcej wysiłku wkładamy w to wszystko, co robimy, im więcej napięcia, które w to wszystko wkładamy, czyli im więcej kosztuje nas inwestycji energetycznej i nerwów, szarmontaniny, walki, to wszystko, tym więcej sygnałów dla nas w tym, że zrezygnowaliśmy z konsekwencji. I tu rodzi się wiara, która pozwala w takich sytuacjach zaufać temu, co stworzyliśmy. Bo to wiara jest motorem tego, co kreuje albo umysł, albo serce. To jest prosty rachunek, jeżeli w ogóle możemy mówić o rachunku. Albo stworzyliśmy to wszystko i wtedy to po prostu z natury nie może działać na naszą niekorzyść, nawet jeżeli coś nas ochłabie po drodze. I wtedy nie ma prężenia, nie ma dwuznaczności, nie ma niepewności. To wszystko się dzieje, płynie. Albo pomimo faktu, że przyjęliśmy roboczo w intelektualnym aspekcie, że to jest wszystko nasze wypromieniowanie, nadal kontrolujemy wszystko pod stołem, starając się na wyprzódki wymyślać wszystkie warianty, którymi nas to może zaskoczyć. Co oznacza, że tak naprawdę nie zmieniliśmy niczego. To jest trochę ta sytuacja, o której Andrzej mówiłeś, jeżeli programista nie jest w stanie zrozumieć własnego błędu, własnego programu, ponieważ sam go stworzył, instynktywnie umie jego niedoskonałości. Jedyna osoba, która może ją rzeczywiście przetestować, to jest ktoś, kto w ogóle tego czegoś nie zna. I wszystko, co może zastosować, to rzucić się na głęboką wodę i natychmiast natknąć na sytuacje, w których nie jest w stanie z tego skorzystać. Jak taka głęboka woda wygląda? Ano w ten sposób, że jeżeli już zdecydujemy się, żeby iść w kierunku światła, czyli w kierunku miłości, i nagle w naszym otoczeniu pojawiają się ludzie, którzy wzbudzają w nas emocje negatywne, czyli prężą nam, to należy się skupić nie na tym człowieku, tylko na tym, dlaczego to, co on robi, nam pręży. Ponieważ to jest wskazówka tego, z czym mamy popracować. To jest bardzo ważne, żeby nie psioczyć na tego człowieka, bo on znowu zrobił nie to, co ja chciałem, tylko zastanowić się nad tym, dlaczego mnie to zdenerwowało, i skąd to w moim umyśle się wzięło? Ponieważ zaufanie pełne, zaufanie zakłada, że i tak dotrzemy do punktu, w którym otrzymamy to, czego chcieliśmy. O rany! Hello! Ale jeszcze można wziąć przesyłkę. Jeszcze jest przesyłka. Jeszcze jest, ale składamy. Ja jeszcze tam gdzieś mam. Zostaw tam. Kamera. Tak jest. No to teraz już będzie po bandzie. Teraz już będzie. Zawsze przy bandzie już ktoś siedzi i ubezpiecza temat. Słuchajcie, wracając do tematu właśnie, w momencie, kiedy my stoimy na takim rozdrożu i nagle w naszej głowie kluje się myśl, że to przecież nie działa, że to nic nie daje, że nie ma sensu, lepiej to zostawić tak, jak było, bo przynajmniej nie było. Znaliśmy to i wiedzieliśmy, w jakim bagnie się ta plamy. Znaliśmy to bagno na wylot, wiedzieliśmy, gdzie można uciec, gdzie się schować i tak dalej. Musicie kiedyś znać bagno na wylot? Natomiast ja jeszcze raz wskazuję narzędzie, które jest bardzo istotne. W momencie, kiedy w takich sytuacjach prężą nam jakieś myśli, zdarzenia albo ludzie, to nie wieszajmy na nich psów. Nie skupiajmy się na tych ludziach i na tych wydarzeniach, tylko na emocjach, które się wtedy w nas zrodziły i skąd te emocje pochodzą. To nie jest proste. I pierwszym odruchem bardzo często jest właśnie żygnąć zwrotną takim refluksem emocjonalnym na tych, którzy utożsamiamy z problemami, które przeżywamy, bo nikt nie każe nam to być na siłę świętymi i pod tytułem ja wam to wszystkim wybaczam wy. Bo no jeżeli ja nie czuję wybaczenia, to nie będzie szczere.
problem. Nie chodzi o to, że teraz próbujemy namawiać do kolejnej sztucznej, fasadowej osobowości, że udawać kogoś, kim nie jesteśmy w danej sekundzie i wybaczać wszystkim z kamienną twarzą, zastanawiając się z tyłu głowy, co im zrobimy, jak spotkamy w ciemnej ulicy. Jest... Tak naprawdę sobie to robimy, bo my będziemy to cały czas potem pamiętać. Będziemy cały czas przepracowywać. Po to jest praca z łapaniem mydła, integracją emocji tak zwanie negatywnych. Negatywnych dlatego, że budzą dla nas konsekwencje dyskomfortowe i powodują cierpienie. To jest jedyny wyznacznik ich negatywności, bo tylko istnieje nasz punkt widzenia w naszym świecie, żaden inny nie istnieje, przykro mi, albo i nie. I w sytuacji, w której ja mam, nie wiem, cały kraj ludzi, albo nie wiem, wioskę, osadę, rodzinę, towarzystwo, kogokolwiek, którzy mają, którzy budzą we mnie emocje graniczące po prostu z apetytem Hannibala Lectera na zestawienie tego z Chianti, to no, przyznam to i muszę to powiedzieć. Przede wszystkim samemu sobie. I czy jeżeli wymaga tego moja osobista odwaga, to również często tym ludziom twarz. Okej, okay, z pełnym przyjęciem konsekwencji, że ci ludzie odżygną. Bo oni są tym właśnie sygnałem. Jeżeli ja mam dostać informację zwrotną w pysk, dostanę na 100%. Jeżeli to ma zadziałać tak, że oni się zawstydzą i pójdą, Przyjąć wszystko, co z tym niesie konsekwencja. Natomiast w rezultacie tego wszystkiego świadek, czyli moja świadomość, ma wiedzieć, że w tym całym procesie, pomimo tego, co ja im wszystkim wyżygałem, to nie chodzi o to, że oni rzeczywiście są autorami mojej mizerii, tylko że ja ich do tego zatrudniłem. Tak, oni zostali zaproszeni przez energię sprawczą, byli przy okazji tego wydarzenia w pobliżu i zostali użyci po to, żeby Oleg doświadczył takiej emocji, którą sobie zażyczył. Jak to działa? Iluż z was, ile razy zrobiło coś, z czym w danym momencie się nie zgodziło, że no nie powinni tego zrobić? Nie wiem, opierniczyli jakąś staruszkę, albo krzyknęli na swoją najbliższą osobę, albo na rodzica, wiedząc, że tak naprawdę oni tak nie myśleli, ale coś ich zmusiło do tego, żeby tak powiedzieć. To jest moment, w którym my jesteśmy używani właśnie przez energię sprawczą po to, żeby zmaterializować życzenia innych. Czasami jest to tak silne, że my po prostu bierzemy w tym udział. Całej naszej świadomości tego, że my tego nie chcemy robić i spontanicznie jesteśmy pociągani. Możemy mieć pełną świadomość tego, że katujemy kogoś. Psychicznie lub fizycznie. I teraz co się dzieje? Jesteśmy w tym po prostu. Co się dzieje w momencie, kiedy mamy świadomość tego, że tak jest? Czyli rzeczywiście mamy kontakt bezpośredni z sercem, a umysł używamy tylko do tego, żeby zorientować się, jaka jest sytuacja w przestrzeni. Reagować na materię. Co się wtedy dzieje? Ano my tak naprawdę jesteśmy świadkami tego wydarzenia i tak naprawdę jesteśmy w stanie podziękować tej osobie, pomimo tego, że ona nas przed momentem zdenerwowała i spowodowała to, że my powiedzieliśmy takie bluzgi, ale mając świadomość tego, że to się zdarzyło, będąc świadkiem tego, jesteśmy w stanie również dotrzeć do emocji, która nas wtedy się zrodziła i dlaczego. Ponieważ ta osoba pomogła nam zrozumieć następną emocję, z którą musimy sobie popracować. A więc zachować konsekwencje. A więc zachować konsekwencje właśnie. A co się dzieje z osobą, która nie ma kontaktu z sercem? Która cały czas działa umysłem? No ona po prostu zanurza się w te bluzgi i wręcz syci się tym, że który go sprowokował zgnoić, dokręcić do samego dna i potem ma satysfakcję z tego, że ten człowiek tam po prostu zdezorientowany, najbliższa osoba siedzi i nie wie za co dostała. To jest jeszcze najszczerszy wariant. To jest bardzo, bardzo szczery wariant jeszcze, ponieważ są jeszcze warianty podwójnie zamaskowane. Na przykład ktoś w pełnym miłosierdziu wybacza. Ponieważ już utożsamił się intelektualnie z wzorcem, który wybacza. Podświadomie pragnąc wszelkich możliwych plag egipskich w życiu tamtego człowieka i generalnie uważając, że tego potwornego, złego, absolutnego, perwersyjnego zboczeńca, grzesznika powinno spotkać wszystko, co najgorsze, ale ja ci wybaczę. Wybaczam ci, że nadepnąłeś mi na nogę. Mam nadzieję, że tobie też ktoś kiedyś nadepnie, abyś i ty mógł zrozumieć, co to wybaczenie. Niezbadane są ścieżki intelektu naszego. To jest tak labiryntualnie rozwijająca się fraktalnie struktura, która robi wszystko, by nie skonfrontować nas ze sobą. To wszystko, ona nawet świętym zostanie. Słuchajcie, jak rozpoznać, w którym momencie tego wszystkiego jesteśmy i czy to u nas działa, czy nie? W momencie, kiedy zorientujemy się, że zaistniała emocja,
uświadomiliśmy sobie, skąd ona się wzięła, zlokalizowaliśmy ją i wiemy, z czym mamy do czynienia i przechodzimy nad tym do porządku dziennego, to znaczy, że proces odbył się poprawnie. W momencie, kiedy cały czas gdzieś tam z tyłu głowy siedzi nam jeszcze informacja pod tytułem, no tak, no ale on przecież to zrobił, a ja co, ja nic nie powiedziałem? No, ja mu tam kiedyś, ja muszę tam zaraz, jak ja to tego nie zostawię. Ja tego tak nie zostawię. Ale pojawiają się z tym ludzie, którzy są przyciągnięci przez te emocje i mówią, ty, no ale ty jesteś mężczyzną? Ja to bym mu wryk dał, a ty co, wychmyślno się strzała w to. I słuchajcie, i ten człowiek sobie tworzy taką emocję, energia sprawcza to widzi, dostarcza takiego gościa, który podpowiada w ten sposób, chociaż on w życiu by nikomu tak nie powiedział, ale z jakiegoś powodu mówi, no co, no, ty jesteś facet, tak. Weź tam kuźwa użyj normalnie pięści i powiedz, to tu jest, albo, że tak powiem... Albo moja droga, w tym zamku może być tylko jedna królowa. Pokaż jej. Gdzie raki zimują. Tak jest. Tylko zwróćcie uwagę, jak to wygląda z punktu widzenia tresury Matrixa. My tak naprawdę robimy to sami sobie. Tak. Bo emocje, które my wypuszczamy na zewnątrz, są rozumiane przez energię sprawczą jako intencja tego, co chcemy doświadczyć. No i co, teraz ma się lać po łapach? Ojej! Ja mam tego na jednego! Andrzej mi zrobił diagnozę i wyszło na to, że ja za chwilę będę miał tutaj stodołę i komorę. On mi powiedział, że ja mam nienawiść do ludzi, to teraz cały świat przyjdzie do mnie i będą mnie bić. Bo tak działa nienawiść. Otóż słuchajcie, tak samo jak jest tak, jak myślimy, że jest, tak samo my w każdej chwili możemy wszystko zmienić. Jak? Bez żadnych konsekwencji. Tylko trzeba to robić sercem, wiarą i miłością. Dokładnie tak. I w tym momencie nie ma problemu, że ja przez całe życie gnoiłem ludzi i niszczyłem ich świadomości i że do końca życia będę musiał z tym żyć. Pod warunkiem, że ja sam sobie to wybaczę i użyję do tego serca. Co takie proste? To nie jest proste. To w ogóle nie jest proste. Ludzie potrafią przejść kulę ziemską w łańcuchach na kolanach tylko po to, żeby szukać wybaczenia. A to w ogóle nie jest potrzebne. Aczkolwiek czasami pomaga, bo jeżeli ktoś potrzebuje tego, żeby przemyśleć sobie pewne rzeczy i zażyczył sobie, nie wiem, na przykład ktoś wierzy w Boga i mówi, Boże, pomóż mi, tak? To on mu dostarcza takich motywów i takich motywacji, które pomagają mu odnaleźć siebie. Dlaczego ludzie chodzą na pielgrzymki, biczują się i nie jedzą przez jakiś czas post i tak dalej? Mianowicie wtedy człowiek dociera do samego siebie, zaczyna rozmawiać ze sobą przy takim zmęczeniu, przy takim długotrwałym spacerze i tak dalej. To jest potrzebne do tego, żeby porozmawiać ze sobą właśnie. I wiele wiary i religii do tego używa tych wszystkich rzeczy, o których mówimy, tych pielgrzymek, tych asces i różnych postów. Tak? Bardzo mi się podoba twoja nowa definicja pielgrzymki. Długotrwały spacer. Słuchaj. Ja staram się to wybierać delikatnie. Rozumiesz, że jesteś wysoce taktowny. Oddam się refleksu, to powiem, że zagram pauzą teraz. Ale słuchajcie, jeżeli my tak do tego podejdziemy, że to jest długotrwały spacer po to, żeby odnaleźć siebie, to nawet dla kogoś słowo pielgrzymka wtedy staje się zupełnie innym kształtem, tak? Właśnie tak. No bo to przestaje być, przestaje prężyć jako termin. Rytuał przestaje za nas myśleć. Nagle nie będzie, że gdzie byłeś? Na pielgrzymce! I co? Doznałeś objawienia? Zmęczyłem się. Czarowo było. Natomiast drugi osoba, no i co? Byłeś, nie wiem, połowy nie pamiętam, a potem mnie nogi bolały. Natomiast potem chodzą do wcipy, że pielgrzym potrzebuje folii od papierosu, prawda? Natomiast... No ja u kogo bym nie był, kto miał przy sobie, kto przyjmował pielgrzymów, to zawsze wszyscy mówili, wiesz, bo jak pielgrzymka wyszła, to zawsze za tamczanem jakieś skarpetki znajdę, nie? Tak, bo oni je tam zostawiają, prawda? Ci pielgrzymi. Właśnie, natomiast jeżeli ktoś powie, byłem na długotrwałym spacerze i porozmawiałem z Bogiem. No to już brzmi zupełnie inaczej. Dla ludzi, którzy wierzą w Boga, zaczyna nabierać to znamion wiarygodnych, tak? To jest zupełnie inne podejście do tematu.
Można iść na spacer, który ma kilkadziesiąt kilometrów i faktycznie po drodze jeszcze biwakować. I faktycznie ten spacer ma wtedy jak najbardziej owoce. Są ludzie, którzy robią pielgrzymkę, czyli długotrwały spacer, wyciągając się na całą długość ciała do punktu, w którym nagle stwierdzają, że oni generalnie to zawsze wiedzieli, po co idą i nie musieli tego robić, ale potrzebowali tego, żeby to zrozumieć. I słuchajcie, ja wcale się nie dziwię, że tak wiele tak zwanych cudów zaszło w momencie, kiedy ktoś doszedł na Jasną Górę i się pomodlił pod świętym obrazem. Ponieważ on wcześniej wykonał pracę ze sobą. On sobie wszystko przemyślał. On to wszystko zobaczył. Bo jeżeli... Tak samo działa tresura Matrixa. No tak, właśnie jest naprawdę kilka dosyć rozsądnych odezw kalkulatora, który mówi coś takiego. No ale po co ci to? Ja na tych, no słuchajcie, po co wam ta religia, po co ci ta religia, po co ci ta... przecież wy mówicie w Matrixie, że generalnie świadomość jest... To przecież sami sobie przeczycie, że teraz mówicie, że te religie, te wszystkie rytuały, te wszystkie rzeczy, że są potrzebne. Wysiłek to jest sygnał, że coś nie działa, nie? To czemu wy mówicie, że długotrwały spacer to dobry pomysł? Otóż jeżeli ktoś ma permanentnie wysiłkowe nastawienie, ponieważ nie ma kontaktu z własnym sercem, to on musi dać sobie w dupę, żeby przestać myśleć małpą. Żeby zmęczyć umysł do tego stopnia, żeby on poszedł spać i wreszcie pozwolił gadać sercu. I niektórzy robią to bez wysiłku i nie są ani lepsi, ani gorsi od tych, którzy potrzebują do tego wysiłku. Na przykład 111 tysięcy, 111 pokłonów, których ja potrzebowałem, żeby to wykonać. Ale ktoś na przykład... A po co ci to? Pobakajmy. To jest prawda, jest wszędzie. Mamy tu skrót. Bo ja po tym zrobieniu tych pokłonów zrozumiałem, że jestem Buddą. Nie namawiamy teraz. Możesz tam zamknąć, bo jest przeciąg. Chcę skręcić, tak. Wiecie, ja teraz powiem coś totalnie, absolutnie megalomańskiego po naszym adresem, ponieważ ja byłem zawsze chorobliwie, fałszywie skromny, to teraz będę autentycznie nieskromny dla odmiany. No, to wydarzenie się krzykuje. Ja muszę to zobaczyć. No, chyba spałeś. Bruce Lee nie wynalazł kung fu. Jeszcze raz? Bruce Lee nie wynalazł kung fu. Albert Einstein nie wynalazł fizyki. A Cassius Clay czy Muhammad Ali nie wynalazł boks. Nie wiem, Szurkowski nie wynalazł kolarstwa. Kasparow nie wynalazł wyszczakę. Ale ci wszyscy ludzie, te wszystkie świadomości, wzięli rytuał, żeby przygotować sobie podkład, skorzystali z tego wszystkiego i natychmiast, zaraz potem, podążyli własną, niepowtarzalną ścieżką, robiąc to tak, że do dzisiaj nikt nie może o nich zapomnieć. To było efektem ubocznym tego, że nie chodziło im nigdy o to, żeby o nich nikt nigdy nie zapomniał, tylko dlatego, że mieli wręcz natrętne pragnienie i poczucie, że muszą to zrobić po swojemu. Oni wierzyli w to, co robią. Wiara. Więc no ktoś powie, kolesie, co Bruce Lee jesteście, tak? Rozwoju osobistego. Na co powiedz mi, a pręży ci to? Masz z tym problem? Masz z tym problem? Tak. Znacie. Myśmy w ten sposób podeszliśmy do tego tematu związanego z prężeniem. Znaczy, w ogóle słowo uknute w starej Matrixowi. Jeszcze tak. Jeszcze. Zawsze miałem większego Pietra przed wystąpieniem niż na konwencie w Gdańsku. Tak, przed pierwszym Matrixem. Większego kula w każdym niż kiedykolwiek niż tam nigdy nie miałem. I już nie będę miał. Ale słuchajcie, w momencie, kiedy wzbudzi się w nas taka świadomość, że będziemy zauważać swoje emocje, przychodzi niesamowita ulga związana z tym, że nagle zaczynamy widzieć siebie. Widzieć to, kim naprawdę jesteśmy i co w nas jeszcze tam siedzi. Tak, cholerna satysfakcja, tylko jakiej natury? Ponieważ może być satysfakcja potem, jest, pokazałem. Komu? Komu? No właśnie. Pod tytułem, chwileczkę. Proszę bardzo. Jest wino? Jest. Co było? Woda. No. Dziękuję. Kto jest szefu? Kto jest szefu? Dokładnie. Pytanie, komu ty to udowadnisz?
Potem rano wszyscy mówią, wyślijcie kogoś po wodę, tylko nie tego gościa. Ponieważ do takich cudów wszyscy się przyzwyczajają, prędzej czy później, i to nie jest przypadkowe. Pytanie, jakiego rodzaju satysfakcja jest osiągana? Satysfakcja jest najważniejsza i podstawowa. Nikogo nie próbujemy do niczego przekonywać, przede wszystkim dlatego, że efekt jest tylko i wyłącznie twój własny. Budzisz się rano i zwykle się bałeś i teraz wstajesz i się nie boisz. I zaczynasz chłonąć dzień bez obaw. Dzień zaczyna być twój. Tak. Tak, dzień jest twój nareszcie. Nareszcie budzisz się i mówisz sobie coś takiego. Aha, to ja już wiem, czego się bałem. Bo zwróćcie uwagę, że póki się boicie, to wszystko w świadomości próbuje oddalić od was informację o tym, czego się boicie. I nie wiecie, czego się boicie, chociaż wiecie, czego się boicie. Natomiast w chwili, w której przestajecie się bać, możecie śmiało, otwarcie, prostym tekstem powiedzieć, co was przejmowało lękiem. Dotychczas to było... Wiecie, może prywatnie, bo ja tak nie mogę. Możemy porozmawiać gdzieś na osobności, ja bym ci powiedział generalnie, ale wiesz, to chodzi o taką sytuację, wiesz, coś bliżej, rozumiesz? Takie coś. Coś nawet powiedział. Tak, nawet takie coś. Po złapaniu mydła mówisz, wiesz co, ja się po prostu najzwyczajniej bałem, że wyjdę na kryty. Przed samym sobą. Przed samym sobą tak naprawdę. I to nie jest absolutnie w żaden sposób logicznie wytłumaczalne, nieracjonalnie uzasadnione. Między innymi dlatego kalkulator nie jest w stanie pomóc nam. I ludzie często kosmicznie inteligentni intelektualnie mają ten sam problem, co ludzie absolutnie z IQ iloczynu rośliny. O to ja, miałam nic. Ja też. Już paradoksalnie. Jak bądźcy chcę. Przepraszam, mamo, tak jest. Że to jest... Że efekt... jedni i drudzy mają dokładnie ten sam problem, z tą różnicą, że ci inteligentni potrafią o wiele więcej sposobów uzasadnić sobie, dlaczego tego nie mogą zmienić i czemu są w czarnej dupie. Mało tego, ja zauważyłem, że ludzie, którzy są uznawani za inteligentnych, czyli mają, powiedzmy, wysokie IQ, im trudno jest zrozumieć, kim są. Ponieważ mają tak dużo autorytetów, udowodnień, wzorów i definicji. Teraz się wszyscy rozumieją. Słuchajcie, ja tylko mówię o tym, że takim ludziom jest bardzo trudno dotrzeć do siebie. Nie, to... W momencie, kiedy oni dotrą już do siebie, to całe IQ zaczyna dopiero wtedy kwitnąć. Dopiero wtedy widzimy geniusz takiego człowieka. Bo on przestaje tylko jemu stawiać. Bardzo trudno jest przejść przez tą barierę tych wszystkich dogmatów, których on nabył podczas swojego życia. Plus bardzo często osoba wybitnie inteligentna boi się taką być przestać. Osoba wybitnie inteligentna w sposobie bardzo boi się przestać być wybitnie inteligentna. Osoba, która jest strasznie utalentowana, boi się być na dyletantę i idiotę. Mój na 40 lat maluję obrazy i jeżeli ja teraz pokażę ten eksperymentalny, który zawsze chciałem zrobić, to wszyscy powiedzą, że ja jestem jakimś pacykarzem. Wiecie co, Picasso mógł być jaki był, ale miał jedną prostą cechę. Jeżeli stwierdził, że ma dość malowania baletnic, i chce namalować kupę kwadratów, to jemu to koło pędzla lata. Czy ktoś uzna, że to jest malarska kakofonia, czy nowatorstwo? Wiecie co, ja wtrącę, bo teraz ciekawy temat jest, Picasso, tak? No każdy zna, jak się zrobi parę krzyżyków na piasku, to się mówi, o Picasso, nie? Że to nie wiadomo, co to jest. Przegrano połamany wstaje, patrzy i słuchajcie, ja też nie rozumiałem tego jego malarstwa. Nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi, bo dla mnie obraz to musi się wiązać z tym, że tam się coś dzieje, albo że on coś przedstawia, albo że tam jest kolor, tak? I zostało mi to wytłumaczone. Ja zacząłem obrazy Picassa oglądać z takiej odległości. Dlaczego? Ponieważ Picasso miał jedną charakterystyczną cechę. Kreskę swoją. On jak robił kreskę ołówkiem, to ta kreska była raz grubsza, raz cieńsza, raz pod jednym kątem, raz pod... On tylko zrobił kreskę, ale ta kreska grała. I to właśnie jest geniusz Picassa, który robił tak naprawdę tylko kreski. On potrafił jedną kreską namalować zajebistego gołąbka. Mam nadzieję, że zrobisz o tym mikrofale z ojczyzny Picassa. Jest taka szansa. Jest taka szansa, oczywiście, jak najbardziej. Ale to jest temat na mikrofale. Na mikrofale. Natomiast słuchajcie, jeżeli my zaczynamy być sobą, to nie musimy obawiać się tego, że ktoś tego nie zrozumie. Tylko stawiajmy swoje kreski w życiu.
To mają być nasze kreski. To ma być nasze życie. To my mamy tworzyć te kreski. I wtedy dopiero zauważymy nasz geniusz. A, no tak. Bez jakichś IQ, czy tam kurczę, przeczytanych książek. Albo z tymi tonami przeczytanych książek, ale które wtedy zupełnie inaczej pracują w naszej świadomości. Ktoś może powiedzieć, że negujemy teraz kulturę i neofaszyzm, palimy książki i w ogóle takie sprawy. Wiadomo, nic z tych rzeczy. Kalkulator wychodzi natychmiast, to tylko aha! No na każde aha odpowiedź jest jedna. Aha. Nie, absolutnie nie. Pręży ci to? Jeżeli w tej sytuacji tak naprawdę, może być problem, nie? Bo tak mam... Ty siedziałeś? No, nie, to będę zostałem o to zapytany. Po konwencie, tak, podszedł do nas ten facet. Pozdrawiam się przyjacielu. Bardzo fajnie w ogóle tam było w tym konwencji. I powiedział do mnie, czy siedziałem, ponieważ opowiadałem o sytuacji na sali sądowej, mój ulubiony temat. Na co odpowiedziałem, że generalnie któż z nas nie siedział. Mamy w nazwie się dzieje, czyli Sittingers, więc każdy z nas siedział i dlatego ma. Tak, i żeby było ciekawie, ja raz jedyny w życiu, że tak powiem, obakałem się i wymyśliłem to słowo wtedy, bo dostałem słowo toku i zacząłem gadać. No to prawda. Tak, no musiałem tego spróbować, żeby zobaczyć, czy ja tego chcę, czy nie. Tak? Okazało się, że mi to w ogóle w życiu jest niepotrzebne, ale pozostała pamiątka w postaci tego słowa, które wtedy wymyśliłem, mianowicie siedziej. Tak. Tak, po angielsku Sittinger. Sittinger, tak. To jest zresztą, zaraz figuruje na naszych wizytówkach. Dlaczego, jakim symptomem, jakim papierkiem lakmusowym są ludzie w naszym życiu? Nasze najbliższe otoczenie, czyli nasz horyzont zdarzeń. To co się dzieje blisko nas. W moim życiu na przykład ludzie, którzy jeszcze ze starego echa nadal wylewają mi jakieś tam sygnały na głowę, prawda, o niekoniecznie fiołkowych zapachach, w coraz mniejszych hektolitrach, ale mimo wszystko takie sygnały do mnie docierają i inni, którzy się pojawiają, mówiąc generalnie swobodnym głosem, że to co robię jest w porządku, okej, lub im po prostu nie przeszkadza. To jest tak naprawdę symptom i rozpoznanie tego, do jakiego stopnia skutecznie i konsekwentnie, bez napięcia na słowo konsekwencja, tylko konsekwencje rozluźniamy się w naszym życiu, bo im konsekwentniejsza jest nasza niekonsekwencja w walce z wiatrakami. W walce z wiatrakami, podkreślę to, kreską Picassa. Picassa, bo który był zresztą chyba autorem, jeśli nie Dali, ale wydaje mi się, że Picasso właśnie tego słynnego szkicu tego Sancho Pansy i Don Quixota. Im tym skuteczniej tak naprawdę obserwujemy pracę tego, czy my jesteśmy tu, czy my jesteśmy tu. Bo im silniej jesteśmy, jeżeli małpa w środku mówi nam kocham siebie, kocham siebie, kocham siebie do cholery, nie słyszysz co do ciebie mówię, czy konie mnie słyszą, więcej pary, idioto. To jest syndrom reżysera, który ma frustrację, że konie go nie słyszą. Tak, bo on zwraca się do koni. A konie nie chcą być smutne, tylko rżą bezczelnie, a to scena jest, w której Ułan umiera. Konie łby opuścić proszę, tak, tak jest. Dokładnie. Słuchajcie, zobaczcie jak to śmiesznie brzmi, a tak naprawdę w życiu wielu z nas dokładnie tak to się odbywa. Że my chcemy mieć wpływ na coś, co sami stworzyliśmy, ale stworzyliśmy to w taki sposób, że to w ogóle nas nie słucha. Bo tego sobie zażyczyliśmy. Chociaż przecież inaczej nam się myśli. Bo w mózgu tu, w puszce tu, cały czas siedzi krasta i mówi, ja kontroluję to wszystko. Tak, cicho ta, tutaj. To jest tak zwana DJ-ka. Tak, tak. To się niektórym nieźle kojarzy. To jest tak zwana DJ-ka w supermarkecie, która mówi, na dzisiaj mandarynki po pół ceny i wszyscy hura, bura na drugą stronę marketu. Tam wszyscy... A teraz odtwarzacze DVD za 1/4 ceny. A wszyscy hura, bo na drugą stronę marketu. Super zabawa, nie? Tylko po pewnym czasie nagle ktoś zapuka do DJ-ki. Ponieważ ci tam na dole są dla nas realni. Dla kalkulatora, ci ludzie, którzy przychodzą ze zwrotami i którzy mają nas słuchać, są prawdziwi. Nie prawdziwi tak, jak mówi serce. Są prawdziwi w sensie materii. Są dotykalni i dają w ryj. Tak, i to boli. A my, ryj bardzo boli. Ja wiem coś o tym. I ci wszyscy ludzie są rzeczywiście, a my sobie z nimi pogrywamy. Ponieważ tu musi małpa mieć pewność, że wszystko kontroluje. Natomiast tu siedzi sobie ja,
rzeczywiście. Jedno proste sygnał, który potrzebuję w tym momencie wiedzieć, to nie, że ja wszystko kontroluję, tylko ja wiem sam z siebie i temu ufam, bo jeszcze tego do końca nie czuję, ale ufam, że... Doświadczam. Właśnie. Ja sycę się tym, co sobie stworzyłem. To jest nie gonienie za owocem, tylko to jest pochylenie się nad tym, co spadło, spadło i zatopieniem zębów w tym owocu i poczucia smaku jego. Tak. To jest ta różnica. Ja nie gonię za tym owocem, żeby kupić jak najtańszy. Ja po prostu kupuję pierwszy z brzegu, bo taki mi podsunęła energia sprawcza i kupiłem go po to, żeby poczuć jego smak, a nie żeby go kupić najtaniej. I to jest ta różnica w postrzeganiu świata umysłem i sercem. Serce jest szczere. Serce potrzebuje emocji. No, zwróćcie uwagę na ten schemat. Kalkulator dostaje ten schemat, tak, nagle słucham sobie moim kalkulatorem tego, co powiedział Andrzej, mówię, aha, serce potrzebuje emocji, no dobra, no kupę tej emocji jest, nie? Wczoraj do mnie jeden przyszedł, dar się pół godziny. To mu powiedziałem, ty nie istniejesz. Odejdź. Potem zamknąłem mu drzwi. Walił znowu pół godziny, otwieram, mówię, powiedziałem ci, nie istniejesz. Zamknąłem znowu drzwi, walił kolejne pół godziny. No, a emocje były, nie? Serce potrzebuje emocji. Tak, no tak to... sobie to tłumaczy no. Umysł. I co, praktyka teraz... działa? Działa. I teraz zobaczcie, co się dzieje rzeczywiście z tym naszym światem, który jest sterowany za pomocą tego umysłu. No, my wysyłamy intencje, energia sprawcza to odbiera jako naszą potrzebę, no i tych gości coraz więcej puka do naszych drzwi i my im pokazujemy, że oni nie istnieją, a oni coraz bardziej przychodzą, aż w końcu jest to tak zwane zderzenie, czyli tak. No niestety, materia jest materią. A słuchajcie, Matrix pochodzi z tego samego rdzenia słownego, co materia. I oznacza macierz. Materia i Matrix to matka. A matka jest tylko jedna. I kocha wszystkie swoje dzieci. I daje im to, czego one chcą. A zlecenie od materii w Matrixie otrzymujemy na podstawie zlecenia, zasiewu. A zasiew jest taki, jak kanał, którego wysyłamy. I teraz, co się dzieje w sytuacji, w której składamy zlecenie z serca, a co się dzieje, kiedy składamy z kalkulatora? No już wiemy, co się dzieje z kalkulatora, co się dzieje. Dostajemy, wysyłamy pod tytułem, ci ludzie nie istnieją, no, materia się coraz bardziej istnieje. Bo materia się zagęszcza, bo generalnie umysł jest materialny, tak? On kreuje materię coraz gęstszą dla nas. I my jej doświadczamy takiej, jaką wysyłamy intencję. A zagęszczą dlatego, że my wysyłamy bardzo gęsto myśli. Dlatego, że jedna myśl goni drugą. Czytaliście kiedyś umowę ubezpieczeniową? Ile tam jest paragrafów? Dwa razy. Ja jestem tłumaczem, ja je tłumaczę na co dzień. I mogę was zapewnić, że ani jednej do końca nigdy nie zrozumiałem. A one są pisane z pełnym zrozumieniem przez autorów. Ustawę o VAT-ie nie wiem, bo to jest bawełna strzelnicza, można z tego zrobić. Ustałem, tak. Słuchajcie, ale to umysł. Nie zagłębiajmy się zbyt głęboko w ten obszar, bo w nim żyliśmy do tej pory. Tak, nie zagłębiajmy się, ale zwróćmy uwagę, jak działa, tylko powierzchownie patrząc. Schemat, który on oferuje, jest jak umowa o 40 aneksach, w którym i tak niczego nie rozumiemy, ale zlecenie puszczone jest na każdy z tych punktów i materia dostajemy w takiej gęstości, we wszystkich przypadkach, przewidzianych we wszystkie punkty i podpunkty, które wyślemy. Tymczasem większość z nich jest generalnie w ogóle niepotrzebna tak naprawdę. Ale tego nie wiemy. I nawet jeżeli nasz kalkulator sobie powie, ja jestem bezpieczny, to cholery, to strzeżonego Pan Bóg strzeże. Jeszcze jeden punkcik. Podpunkt A, podpunkt do paragrafu 14. Na wszelki wypadek. Gdyby herbata była zimna, jednakowoż nieco letnia, a klient wyrażał ochotę na gorącą, nie zwracamy pieniędzy. Właśnie do takiego absurdu dochodzi. Tak, tak. Uwaga, gorąca zawartość, kubka z kawą. Tymczasem. Jeżeli my rzeczywiście myślimy o tym, że musimy się zabezpieczyć i dlaczego mi wiara nie pozwala się zabezpieczać, ponieważ jeżeli ja myślę o tym, żeby się zabezpieczać, to energia sprawcza dostarcza mi takich sytuacji, w których ja czuję się niebezpiecznie, niewystarczająco zabezpieczony i staram się zabezpieczyć zabezpieczeniami, które i tak nie wystarczają przed tym, co może mnie spotkać. Jak działa ten mechanizm w momencie, kiedy ja mam pełne zaufanie do tego, że wychodząc na ulicę, znajdę owoc, na który właśnie miałem ochotę?
albo że nic mi się nie zdarzy, w sensie takim, że nikt do mojego domu nie zapuka z tych gości, których akurat nie powinno być w moim otoczeniu, ponieważ ja nie wyobrażałem sobie nigdy takich gości w moim otoczeniu, bo w moim otoczeniu oni nie istnieją. Może chociaż nie rzeczywiście. Mam pojęcia, jakaś idealna temperatura herbaty, którą piję, to jednak dostanę taką, która może mnie poparzy, może będzie zimna, ale będzie idealna. Tak naprawdę każda chwila, każda temperatura herbaty, każdy rodzaj herbaty jest idealny w danym momencie. Jeżeli my coś, z czymś mamy do czynienia w naszym otoczeniu, to skupmy się na emocji doświadczania tego, a nie oceny. Czy to jest dobre, czy złe, czy wystarczająco ciepło, czy wystarczająco zimne. Spróbujmy tego doświadczyć. Powąchać, dotknąć. Dać temu czas i przestrzeń. Spróbować. Na świadomości. Na co nie pozwala roszczenie. Roszczenie nie daje miejsca i czasu na smakowanie tego, o co sobie rości. Ja chcę natychmiast mieć, nie wiem, no dom, tak, taki chcę mieć konkretnie, to ma być, nie, dlaczego, zły odcień, tak ma być, tu niezrobione, nie do końca, nie tak chciałem. Jak chciałeś? Powiedziałeś kiedykolwiek tak naprawdę jak chciałeś? Czy tak naprawdę panicznie boisz się sytuacji, że dostaniesz to, czego nie chcesz? To jest bezpośrednim sygnałem do przestrzeni. On chce się bać sytuacji, tego czego nie chce i ciągle wiecznie żądać sytuacji, których nie otrzyma. Przez co narośnie mu jeszcze więcej żądań. My na tym konwencie powiedzieliśmy, że tresura Matrixa skupia się na emocjach, a nie na materii. Czyli ja przytoczyłem tam taki przykład związany z samochodem. Tak? Ja myślałem o tym, żeby mój samochód miał takie i takie parametry, takie i takie osiągi, takie rzeczy w środku i tak dalej. No i ten samochód nie przychodził. Z pół roku o tym myślałem. Oczywiście zaufanie pełne i tak dalej. Na pewno kiedyś przyjdzie. Aż w końcu mówię, momencik, zaraz. Od czego jest tresura Matrixa? Przecież nie trzeba bakać, żeby iść na skróty. Mamy tresurę Matrixa. No przede wszystkim trwale się idzie na skróty wtedy. I słuchajcie, co ja zrobiłem? A no ja usiadłem i wysłałem intencję, że chciałbym mieć samochód, w którym będę komfortowo podróżował. I miałem 100% zaufanie, że dokładnie taki dostanę. I mówię, przyjmę wszystko, co mi energia da, z zaufaniem, że to ma być dokładnie to. I w ciągu 2 dni miałem super auto. Tą historię już opowiadałem, że tak powiem, już nawet próbowaliśmy tej komfortowej jazdy. Rzeczywiście tak się to zadziało. W momencie, kiedy ja skupiłem się na emocjach. Zobaczcie, co ja zrobiłem. Nie powiedziałem energii sprawczej, jaki to ma być konkretnie samochód, tylko sobie siadłem, wyluzowałem się i powiedziałem, chcę komfortowo podróżować. To samo można zrobić z mieszkaniem. To samo można zrobić z małżeństwem. To samo można zrobić z nami samymi. Chcę dobrze się czuć i mam pełne zaufanie, że moja przestrzeń dokładnie tego mi dostarczy. Bardzo trafnie to zresztą, jak już wyjadamy sobie z dzióbków, powiedziałeś na konwencie. Twoje zdrowie. Że szczegółowe intelektualne... Że jak już składasz multipunktową umowę z 40 osobami na konkretną sprawę, to wiedz, że schemat jej realizacji będzie dla energii sprawczej o tyle kłopotliwy, ile punktów dodałeś i tyle poczekasz. Ponieważ ona musi stworzyć taką historię, która dokładnie te wszystkie punkty zrealizuje. Bo tak zdarzeń wszystkich ludzi, którzy są do tego potrzebni. Dlatego tak długo czekamy na realizację tych naszych marzeń, które są wystarczająco dokładnie sprecyzowane w materii. No a wystarczy powiedzieć, czego chcemy odczuć. Jaką emocję chcemy przeżyć. To pod drzwiami na drugi dzień, jeśli już pstrykamy. Ewentualnie za parę dni. Wiecie co? Jest jeszcze jedna rzecz. Jeszcze trzeba zauważyć, że to zaszło. że zaszło zauroczenie. Bo wielu ludzi mówi, no tak, to się stało. Tak? I dla nich jest to normalne i nie zauważyli, że to właśnie była ich intencja. Ponieważ kalkulator mówi, ale to normalne. To normalne, przecież to jest, nic wielkiego się nie stało. A tak? Gdzie ten cud? Cud dla mnie to jest dematerializacja wieżowca za oknem. I materializacja z powrotem, tylko z drugiej strony. Z drugiej strony. To ja takie rzeczy robię. A to, że na przykład ja powiedziałem, że chcę odnaleźć miłość swojego życia i odnalazłem, no to jest normalne. Nie, no to ale banalne. Banalne. Banalne.
Ty chłopie, to... Ja was zapewniam, że gdyby w naszym fizyce wiara wszystkich była na tyle normalna, że wszyscy by święci i otwarcie i na kompletnym luzie wierzyli w dematerializację, to nikt by w życiu nie przyjął z takim zachwytem dematerializacji wieżowca. Tylko stwierdziliby, no to jest normalne. Wiesz, to była taka sytuacja, kiedyś Janosik 30 lat przynosił do pewnego biednego domu skarby, jedzenie i tak dalej. W końcu jeden z tych biedaków powiedział, a nie miałbyś jakiegoś Vermeera na ściany? Bo ten Rembrandt to już taki brzydki. Janosik powiedział, to ja po co zapieprzam 30 lat, zabieram bogatym, którzy już niczego nie mają, tylko dlatego, że mi teraz powiedział, a wiesz co, Rembrandt to brzydki. No słuchaj, Janosik zawsze ma co robić, bo jak nie z jednej strony, to z drugiej strony nosi. Redystrybucja dóbr jest bardzo zdradliwa. Zważywszy na to, że istnieje dystrybucja jako konieczność. Tymczasem, zwróćcie uwagę na coś takiego jak, no mówiłem, Rembrandt czy coś jeszcze elitarnego. Skoro już samochody, niech będzie Ferrari. Albo niech będzie jakiś taki ręcznie robiony, nie wiem, McLaren. Coś tam skręcane, 30 samochodów na cały świat. Na zamówienie. Tak. Na cały świat 30. Albo kawa wysrana przez nietoperze. Dobre, ja przecież, ale taka jest. Tak jest. I ona jest najdroższa. Ona jest jedna z najdroższych, bo jest przez nie wysrana. Trzeba z każdego nietoperza złapać, wycisnąć. Wycisnąć kawę i wypalić ją w tym stanie, w tym utytłanym, prawda? I dopiero... Ale ludzie mają kurczę. Sobie wyobrazili życie. Nie, natomiast nie to sobie to właśnie. I w tym momencie są jest dwóch ludzi. Jeden z nich jest. Nie to perze? Ludzi! Jeden z nich jest wybrańcem losu, tak zwanym, który ma 40 miliardów na koncie i stać go na kupienie kawy za 30 wystraną przez nie to perze. Jest szczęśliwym posiadaczem ekspresu, który potrafi to parzyć, bo to też trzeba wiedzieć, jaka ekspres kosztuje 3 miliony. I ten człowiek wymyślił to sobie również. Że jemu to zajęło 40 wcieleń, żeby dojść do punktu, w którym on sobie to wymyślił. I on jest jednym z wybrańców. Drugim człowiekiem jest bezdomny, jest nawet taki fajny film. Będzie o tym chyba, lepiej późno niż później. Z Nicholsonem i Freemanem, o takiej sytuacji. Drugi z nich jest zwykłym gościem, który całe życie gdzieś parował, ale miał jedną prostą sprawę. Miał bardzo prosty kanał serca i z jednej i raz sobie w życiu pozwolił go otworzyć i powiedzieć, no dobra, pozwalam sobie na wszystko, czego chcę. I on się też tej kawy napił. Tylko dlatego, że wylądował w szpitalu na oddziale z tym samym gościem, który miał też zawał serca. Ale słuchajcie, ja wrócę do tego, jak działa energia sprawcza w kontekście tego gościa, który akurat urodził się w takiej rodzinie, która miała dużo pieniędzy i on wysłał... Moment, nie, on był szczęśliwy, ponieważ on wysłał intencję, że chciałby zaznać satysfakcji. A, no to chyba. Zobaczcie, jak energia sprawcza musiała się nakombinować, żeby wymyśleć tego srającego nietoperza, który pożyje tam jeszcze zielone, żeby to dla niego była satysfakcja, tak? Ale takie rzeczy też się zdarzają. Nigdy nie wiadomo, jak energia sprawcza dostarczy nam naszych emocji. I którym otworem. Słuchajcie. I tu jest kolejna historia z zadziwiającą mocą energii sprawczej, gdzie ona z zupełnie nieoczekiwanego miejsca, z zupełnie nieoczekiwanego kierunku dostarcza nam tego, czego sobie zażyczyliśmy. I to rzeczywiście tak jest. Mamy nowy powiedzonko, które służy się ukute. Że jest to tak duża niespodzianka, jak kawa z dupy nietoperza. No słuchajcie, ale piliśmy na konwencie herbatę, która nie była z nietoperza, była elitarna, nie była z nietoperza, ale została półfermentowana, przełożona przy ten widłami. Czy niejednokrotnie nawet i zabawieniu winogronu. Dokładnie i bardzo nas smakowała. Tak, możemy nawet poczęstować, jak ktoś chce. Dokładnie. Przy czym my, żeby tej herbaty się napić, niespecjalnie cokolwiek robiliśmy. Nie żyliśmy myślą, że potrzebujemy elitarnej, niesamowicie wysmakowanej, rzadkiej formy herbaty, przygotowywanej, 40, półfermentowanej, gdzieś leżakowanej. Nie, nie. My mieliśmy jedną intencję. Chcemy mieć kawę, znaczy herbatę, na tresurę Matrixa na konwencie. I taka była nasza intencja. Na miarę konwencji. Chcieliśmy mieć herbatę, która będzie nam pomagała w przekazie. I taką dostaliśmy. Ale rzeczywiście wypas jakiś tam, nawet samolotem chyba była dostarczana, bo to samolotowa tak zwana. Przez biegnącego niewolnika, jak mówią Rzymianie. Ale
I teraz rodzą się też odpowiedzi, skoro kierują nami emocje, bezpośrednie emocje, wynikające z miłości do siebie samego, a więc miłości do tego, co jest generowane wokół nas. I to jest jedyna różnica, której rzeczywiście powinniśmy pamiętać, że kalkulator nie generuje miłości wokół siebie, a więc nie kocha tego, co chce zamówić. On reaguje lękiem. Więc otrzymujemy być może tę kawę wysraną przez nietoperza. Być może otrzymujemy tę niesamowicie elitarną herbatę i to Ferrari skręcane z tytanowych śrubek ręcznie przez jakichś tam unikalnych specjalistów, ale my w tym wszystkim cały czas się zastanawiamy. Czy to jest wystarczające? Czy to jest to, czego myśmy chcieli? Czy to jest to, o co nam chodziło? I dlaczego ten facet pozwala sobie patrzeć na mój samochód takim wzrokiem, a dlaczego ten gołąb na niego nasrał? I to nie była kawa. I to nie była kawa. I ciekawa rzecz, ciekawa konkluzja w tym momencie. Otóż emocje satysfakcji z tego, że jesteśmy, możemy mieć patrząc na taki samochód, który sobie zażyczyliśmy za ileś tam tryliardów dolarów, ale równie dobrze możemy poczuć taką samą satysfakcję sięgając po pierwsze jabłko z brzegu, nie patrząc na to, ile ono kosztuje i sycąc się jego smakiem. Bo akurat właśnie w tym momencie mieliśmy na to ochotę. To jest ta emocja. I one są bardzo blisko siebie. Pomimo tego, że tam miliardy, tryliardy dolarów wchodzą w grę, a tutaj wystarczy rozejrzeć się wokół siebie i zażyczyć sobie emocje pod tytułem chciałbym doznać satysfakcji. No i nagle, z tego, że jest. I nagle to przestaje być konieczne, że ktoś musi cierpieć, żebyśmy mieli dobrze. Bo ta miłość przede wszystkim nie wymaga takiego procesu. Miłość własna, czyli ten egoizm, o którym mówimy, powoduje, że świat, który się nam rodzi, jest efektem naszej miłości, więc nie potrzebujemy jeść na przykład czegoś żywego, żeby nam umierało w przełyku, tylko dlatego, że dużo kosztuje. Jeżeli ktoś lubi żywe ostrygi na przykład. Czy nie potrzebujemy, dajmy na to, żeby nasz samochód koniecznie musiał być taki, a nie inny, tylko dlatego, że ktoś, żeby wyrobić na tę cenę dla nas, musiał zatrudniać ludzi gdzieś tam na czarno. Te efekty są konsekwencjami tego. Brak miłości do nas samych powoduje, że rzeczy, które materializujemy, są zrodzone z braku miłości. I one takimi smakują. Satysfakcja jest również, ale nie ma tak naprawdę w tym wszystkim spełnienia. Natomiast w sytuacji, w której my sięgamy często po te same rzeczy, one nie dotyka nas cierpienie wynikające z ich stworzenia. My tak naprawdę rozmnażamy tylko przyjemność z ich korzystania, z tego faktu, że one istnieją. Tam pod spodem jest energia. No i dobrze, no i teraz okazuje się, że można było zadać pytanie, no dobrze, no ale to dlaczego każdy z nas nie jest taki sam i każdy nie chce tego samego i dlaczego w końcu świat jest tak skomplikowany, że są różni ludzie, różne światy, różne zwierzęta, różne nietoperze, różna kawa, różne religie i różne tylko mój Bóg ma spojrzenia, tak? Otóż okazuje się, że my jako te byty energetyczne mamy również swój charakter. My jesteśmy skonstruowani w pewien specyficzny, unikalny sposób. Każdy z nas jest inny. I właśnie dlatego energia sprawcza ma tak dużo narzędzi do tego, żeby dostarczać tym myślom, które generujemy, wizji świata, jaki on jest. Dlatego tak łatwo jest to robić, ze względu na to, że my jesteśmy tak unikalni. I z tych unikalnych elementów ta energia sprawcza tka to, czego my doświadczamy. Wszystko zależy tylko od tego, czy my kreujemy się umysłem, kierujemy się umysłem, czy kierujemy się sercem. No bo to jest wtedy wyznacznik tego, że emocja, którą wysyłamy, generuje rzeczywistość, która ma smak naszej emocji. Więc jeżeli wysyłamy kupę lęków przez web, to dostajemy zwrot w postaci materializacji tych lęków, w postaci rzeczy, których chcieliśmy. Czyli jesteśmy otoczeni spełnieniem naszych życzeń, w którym umieramy ze strachu. Niespełnienia. A jeżeli wysyłamy prostą emocję, z zaufaniem, wbrew kalkulatorowi, czyli krótko mówiąc, może pomimo tuląc te lęki ze łba do siebie, z powrotem do serca, tak, akceptuję, że nigdy tego wszystkiego nie przeżyję, że to wszystko będzie do dupy, że cały ten świat będzie do kitu, że nic się nie spełni, że zawsze będę się bał. Już? No to teraz wysyłamy. Już może, to co, ryzyk, fizyk? Proszę bardzo, las. No to ja teraz wysyłam zamówienie na konkretną emocję, polegającą na fakcie, że jest mi dobrze w tym, co mam, że kocham to, co mam i że to, co mam, mnie kocha. Wiecie co, to jest najprostsze zamówienie na świecie. A spróbujcie je takim wysłać. Z wiarą w to, że
spełnia się w każdej chwili. Pierdu. Niekoniecznie. Moje życie już takie jest. Czy ja się przestałem bać? Nic się nie zmieniło. Nie. Oleg ma tyle samo pieniędzy, tak samo się ubiera. Totalnie. No. Ma taki sam akcent. Jeździ takim samym samochodem. Czyli żadnym. No. Słuchajcie, wydawałoby się, że nic się nie zmieniło. Ale gdybyście zobaczyli tego człowieka 2 lata temu, a teraz... Macie filmy. Macie to są... To jest dwóch różnych ludzi, jeżeli chodzi o świadomość tego, co się wokół niego dzieje. Stąd wiem, że światło mam z przodu, bo cień, który rzucam, jest za mną. Ponieważ to, co się działo ze mną kiedyś, jest cieniem człowieka, którym byłem. Ale to samo ja mogę powiedzieć również o sobie. W moim życiu też bardzo dużo się zmieniło, pomimo tego, że nadal mam tą samą rodzinę, a nadal mam tą samą firmę. No co ty? Tak wyszło. Tak wyszło. No akurat rodziny ci gratuluję. I słuchajcie, autentycznie od momentu, kiedy zaczęliśmy robić tresury Matrixa, ja zaczynam z dnia na dzień być coraz szczęśliwszym człowiekiem. I to rzeczywiście tak jest. No, robię rzeczy, które uwielbiam robić. No. Ja takie założenie z nas takie złożyłam, jak byłam dziewczyną. Jak byłaś dziewczyną. Po prostu chcę być szczęśliwą w życiu. Mnie nic nie obchodzi. I nie interesowało się, jakbym miała karierę, to, tamto, siamto. Ja po prostu chciałam być szczęśliwa. Tylko trzeba... Dokładnie to. Tak, tylko jeszcze jest jedna rzecz. Że w momencie, kiedy... Bo dlaczego chcieństwo, tak? Bo można chcieć na zasadzie wysłania informacji, chcę być szczęśliwym, tak? Ale pytanie jest takie, czy my tego chcemy, czy my wierzymy, że to pochodzi z naszego serca i dzieje się w taki sposób, że jest dobre dla nas i dla wszystkiego, co stworzyliśmy. No, bo to nie. Bo teraz pytanie, gdzie rodzi się szacunek do ludzi, którzy nie powinni mieć szacunku. Tak? Bo my mówimy, no szacunek to sobie trzeba zasłużyć, tak? I wtedy dopiero będzie szacunek. A tu chodzi o to, żeby nasz szacunek do tego, co tworzymy, był cały czas. Bez względu na to, czy ktoś na niego zasłużył, czy nie. Bo to i tak jest nasze życzenie. I to jest ta miłość, i to jest ta szczerość, o której my tutaj mówimy. Ja nawet kiedyś użyłem przy tobie słowa zasługa, bardzo dawno temu, i natychmiast się tak fajnie wzburzył, ale wobec kogo? Bo tak naprawdę, czy tworzymy sobie bóstwo, które to weryfikuje, czy tworzymy ludzi, którzy są weryfikatorami tego, czy zasługujemy na to, czy nie, czy też sami nagle uważamy, że na wszystko zasługujemy, nagle, z dnia na dzień. Czy uważamy, że ktoś na coś, mamy prawo mówić innym, na co oni zasługują, od nas, czy od innych, to uprawiamy żonglerkę pustką. W każdym z tych przypadków. Bo w naszym świecie będzie prawdą, że istnieje konkretny szacunek, który się należy za coś i konkretna zasługa, która się za coś należy. Jak coś mamy, no, może się zdarzyć, drużyna piłkarska przegra, no ale ta druga zasłużyła na wygraną. Bo grali sumiennie i lepiej nie. Każdy dostaje dokładnie to, co ma dostać, ponieważ na to skłożył zamówienie. I wygrywa ten, kto strzelił więcej goli. Bez względu na to, czy ta druga się namachała, czy nie. Chyba, drużyna, że jest tak? Gra, w której wygrywa ten, kto strzelił goli mniej. Na przykład. Dokładnie. Natomiast ja chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów o tym tkaniu, czyli o tym, że każdy z nas jest inny. My tam na tym konwencie mówiliśmy też o czymś takim jak Human Design. I z tego przekazu o Human Design wynika właśnie to, że każdy z nas jest inny, każdy jest energetycznie i materialnie inaczej zbudowany, dzięki czemu my możemy doświadczać tego wszystkiego w takich konfiguracjach, w jakich to właśnie doświadczamy. Prawdopodobnie następne spotkanie, które odbędzie się za 2 tygodnie, bo te spotkania, które będą za tydzień i za 2 tygodnie będą prowadzone przez Olega i to będzie na zasadzie herbatki, ale po 10, tam bodajże 12 albo 13 września będzie następne spotkanie i my tam przypomnimy troszeczkę o Human Design, ponieważ okazuje się, że tam jest bardzo dużo konkretnych informacji, które każdemu z nas mogą pomóc w odnalezieniu siebie. Czyli zrozumieniu tego, co tak naprawdę w nas tam w środku siedzi i po co tu przyszliśmy. Bo każdy z nas przyszedł tu po to, żeby robić fajowe rzeczy. Pytanie, co dla każdego z nas znaczą fajowe rzeczy? Tak, to jest całkowicie pozbawione jakiejkolwiek próby potępiania lub weryfikacji oceny, przyznanie sobie prawa głosu jak dziecku przy stole. To jest trochę tak, że jeżeli dziecko przy stole zostaje... Dzieci i ryby głosu nie mają. Na przykład, albo na przykład nie odzywa się niepytany gówniarzu. Ja rozumiem, istnieje weryfikacja stawiania granic. Dzieckiem i rybą to znaczy. Granic dzieciom jest potrzebne tylko po to, żeby czuły bezpieczeństwo. Bo to jest udowodnione, że dzieci, które nie czują granic, nie żyją potem z brakiem poczucia bezpieczeństwa i ładują się często w masę trudnych sytuacji tylko po to, żeby się przekraczać wiecznie i testować, jak daleko
mogą się jeszcze zbuntować. Tak zwane bezstresowe wychowanie. Bezstresowe wychowanie daje sobie znać. Drugą skrajnością jest walenie po łapach, które zrodziło skrajność bezstresowego wychowania. Lanie po łapach za każdy objaw inwencji i próby powiedzenia. Tymczasem faktycznie nie ma intensywniejszego motoru rozwoju młodego, niewinnego umysłu niż podziw. Który, autentyczny podziw, który stawia w świetle na reflektor i mówią: słyszeliście? Słyszeliście, co on powiedział? Powtórz to jeszcze raz, córeczko. I ona się od początku uczy, że wszyscy dorośli przez jedną chwilę wszyscy patrzą na nią, ponieważ ona ma coś do powiedzenia. Nieważne, czy to jest w tej chwili trafne, nietrafne, czy to jest według jakichś zasad, czy reguł, poprawne, czy nie. Ona się uczy i nikt jej tego potem nie zabierze, że w chwili, w której ona się wypowiada, ona ma prawo sama wobec siebie w swoim życiu wyrazić głośno to, co dla niej jest ważne. Czyli manifestować swoje myśli. Zobaczcie, co Olek powiedział. Bardzo ważny jest dialog. Wracamy z powrotem do pielgrzymki. Co robią ludzie, którzy są na długim, wyczerpującym spacerze? Tak? Oni prowadzą dialog ze sobą. Jak nie śpiewają, to myślą. W ich głowie kłębią się myśli. Po dwóch czy trzech dniach tam naprawdę jakby esencja tego wszystkiego, co tak naprawdę tam gdzieś głęboko w ich trzewiach siedziało, wychodzi na wierzch. To samo jest z naszymi dziećmi, jeżeli pozwalamy im artykułować ich myśli, tak? Kiedy oni czują to, że można to zrobić. Kiedy nie jest mówione, a słuchaj, ty to się nie odzywaj, bo dzieci i ryby to głosu nie mają, tu dorośli teraz rozmawiają, albo, ty nie gadaj nic, bo tam albo, nie ma sensu. Jaki słodki młody, mam dać życie, fajnie, dobrze, no idź się pobaw. Słuchajcie, dzieci bardzo dużo rozumieją i wystarczy z nimi porozmawiać. Ostatnio zamieściliśmy taki film, co dzieci myślą o odwadze. No, rewelacyjne przemyślenia po prostu. Kombinereczkami można załatwić ale każdy lęk. Ale chodzi o to, że do naprawy kuchenki mikrofalowej potrzebna jest odwaga. Do czego? Do przegryzienia krople. Zapraszamy do was na stronę. Tak, w ogóle z tej no, serii żeby walczyć ze smokiem, trzeba wsiąść do tramwaju. Trzeba wziąć kabel do tramwaju. Trzeba walczyć ze smokiem, to można czasami się bać i boi i wtedy jedzie ten tramwajem. I co wtedy? I trzeba jechać tramwajem do domu, wymyślić jakiś miecz i walczyć. Jakiś mieczyk, tak. Wymyślić jakiś miecz i walczyć. Słuchajcie, ale tak naprawdę zaraz potem, najpierw powiedział taki chłopczyk, no wiadomo. Słuchajcie, najlepiej to sobie to obejrzyjcie, bo właśnie, nie da się tego parafrazować w żaden sposób. Dzieciaki mają tak czysty umysł, bo oni się, jeżeli nie zostali gdzieś zgnieceni jakąś traumą, to one się niczego nie boją. One mówią to, co myślą. Wtedy nie działa kalkulator, który kalkuluje, co powiedzieć, żeby inni nie powiedzieli, że powiedziałem coś źle, tylko oni mówią to, co pochodzi stąd, od razu, natychmiast, to się wylewa. Jeżeli te naloty takie wychowawcze pod tytułem, a w ogóle to kobiety mają mniejszy mózg, bo tak mówiłem przed niektóre dzieci, jest bezpośrednim nalotem tego, co o nich mówi się w domu. I już widać z pierwszej ręki, w którym miejscu dostają strzała w ich zaufanie do siebie. I nie widzą wszystkiego już na czystym poziomie, tego dostałem pierwszego strzała, ale to jest wczesny etap. I tu zresztą jest w psychiatrii bardzo fajny podział terapeutów na terapeutów słuchających i terapeutów modelujących. I ci drudzy to są dupy, a nie terapeuci. Bo człowiek musi się najpierw wygadać, żeby z niego wyszło to, co w nim siedzi. Bez tego się nie da nawiązać dialogu. My nie wiemy, kto zacz, tak? Jeżeli on nam tego nie powie. My w ten sposób też działamy w stresorze Matrixa. No, siadamy i słuchamy, kto nam co powie. W Human Designie nawet mieliśmy w wykładzie, podeszła do mnie osoba i powiedziała, a ja tu mam puste. A co to oznacza? Brak czegoś, tam po prostu w schemacie jest. Albo ma się pełny, wypełniony kolor, albo ma się puste, co oznacza, że tam jest się gotowym na przyjęcie czegoś. I natychmiast nastąpiła odpowiedź sama, przeinstynktownie. Jeżeli tam jest pusto, to znaczy, że tam jest miejsce na słuchanie. A więc jeżeli tam jest pusto, to nie znaczy, że tam nie ma miłości. To znaczy, że twoja miłość jest słuchająca, więc możesz być świetnym nauczycielem i jeszcze lepszym terapeutą. O tym będziemy mówili przy okazji Human Design. Ale słuchajcie, dlaczego wycieczka do ślepej kiszki?
czy ześlę pękiszki dzisiaj. Taki był temat. No. Ja zaczerpnąłem tą inspirację z reklamy, gdzie tam przyszła wycieczka ze ślepej kiszki gdzieś tam do oka i oni tam nigdzie niczego nie widzieli. Słuchajcie, no my tak naprawdę, większość z nas podróżuje właśnie w taki sposób. Nie znamy siebie i nie widzimy świata takim, jakim naprawdę jest. My musimy zrzucić z siebie te opaski i zacząć zauważać to, co się wokół nas dzieje i czerpać z tego inspirację i przyjemność. Bo ona cały czas nam jest dostarczana. Koleś, ale ja już to dawno zrobiłem. Co to? To ty zrzuć opaski, koleś. I słuchajcie, i w tym momencie jest tak zwane prężenie. Tak. Tak? Jeżeli ono się pojawia, to znak, że nadal mamy opaskę. Kto to sprawdzi? Nikt. Sami musimy nauczyć się być świadkiem tego, co nas spotyka i zauważać momenty, w którym nam coś pręży. Jedynym weryfikatorem tego, czy mamy opaskę, czy nie, jest sytuacja tego, czy wstając rano boimy się sytuacji, która zwana życiem, czy też przyjmujemy ją z otwartością i świadomością, bo też nie mówimy o sytuacji, w której nie wiemy, o co chodzi i nie boimy się, bo tego nie widzimy. Żyjemy w czarnym zaułku zwanym ślepą kiszką właśnie. I słuchajcie, ja bym chciał, żebyśmy w tym momencie wszyscy zaakceptowali to, że jesteśmy wycieczką ze ślepej kiszki. Akceptuję to. Jest to przewrotnie, my po prostu w pewnym sensie kiedyś nawet mówiliśmy, że niektóre przekazy czy doktryny mają taki motyw, że prawda, zły jestem, niegodny, abyś przyszedł do mnie. Pomyśleliśmy, czy przewrotnie nie wypadałoby tego przepisać. Potem stwierdziliśmy, że jednak nie. Bo praktycznie byłoby zaakceptować, że jesteśmy źli i niegodni i że nigdy do nas nie przyjdzie owo zbawienie. Ponieważ zaraz potem natychmiast nie potrzebujemy już tak naprawdę być zbawiani. Słuchajcie, dzisiaj miałem takie mydło przez telefon. Zadzwoniła do mnie dziewczyna zresztą po tym konwencie i było takie ciekawe mydło, ponieważ ona bała się tego, że będzie karana za to, że nie jest doskonała. Jakże często. Tak, po prostu na podstawie rozmowy doszliśmy do tego. No i bardzo trudno jej było powiedzieć, akceptuję mój lęk przed karą za to, że nie jestem doskonała. Bo kalkulator twierdzi, że to wysoce uzasadniona pretensja do siebie samego. I w tym momencie była taka akcja, w której ja powiedziałem, no sorry, ale no, codziennie będziesz karana za to, że nie jesteś doskonała. I trzeba się z tym pogodzić i zaakceptować. No i rzeczywiście była taka sytuacja, w której taki lęk akurat dzisiaj został wyłapany, wymydlony i nie pręży. Zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Na dzisiaj oficjalnie to wszystko. Bardzo dziękujemy za uwagę. Dobranoc. Ciąg dalszy na stronę. Że potem się zmienisz na inną karę, na inną religię, bo ona jest dla ciebie najlepsza. Dzięki tresurze Matrixa to zrozumiesz. Albo w ogóle porzucisz jakąkolwiek religię. I też dzięki tresurze Matrixa to zrozumiesz. Może się okazać, że jeszcze silniej uwierzysz to, że znajdujesz się na właściwej drodze i też dzięki tresurze Matrixa to zrozumiesz. I to jest wszystko, o co chodzi w tresurze Matrixa, jeśli chodzi o narzędzia, z którymi pracujesz. Ja jestem jak najsilniej i coraz lepiej. To też jest genialne dla mnie. Ja jestem cały czas na tej samej drodze i jestem mi coraz lepiej na tej drodze. Że wy potraficie pomóc tak wielu ludziom, prawda? Nie dzieląc ich na ludzi, którzy wyznają taką czy inną religię, czy wierzą w Boga, czy nie wierzą. Znaczy nie, ale religia jest bardzo istotna, bo ona jest związana stricte z wiarą, tak? Tak, czyli bardzo blisko. Tak, ale to jest ciężkie, żeby człowiek potrafił oddzielić te rzeczy. Temat, bo to są takie tematy, no, słuchaj, no które... Było odcinek o porównaniach. Było odcinek o porównaniach i stwierdziliśmy, że nie będziemy porównywać. No i właśnie, ale właśnie temacie. Chwała wam za to, że potraficie to oddzielić, no bo nie każdy potrafi to oddzielić. To znaczy, wiesz co, my też nie zawsze potrafimy to oddzielić. Bo generalnie i tak wiemy, że moja prawda jest mojsza. Więc ja będę zawsze opiewał własny ogonek, jak tam Biszka, i mówił, że buddyzm jest najlepszy na świecie. Wiesz,